dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 wieczorem w Chicago i ze stacji WPN 1490 AM w programie radiowe Tajemnice Świata kłania się pięknie Barbara Choroszy i zapraszam dzisiaj w całości programu na wysłuchanie maksymalnie ile się da bardzo obszernych fragmentów z ostatniej sesji channelingu telepatycznego z panią Lucyną Łobos, który odbył się w mieście Chicago w sali Eagles 27 marca bieżącego roku, a zatem nie traćmy czasu, szybciutko przypomnę tylko numer do studia 708-524-9762, numer do biura programu 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. W zapisie cała sesja już znajduje się na naszych stronach internetowych, na które chcę Państwa zaprosić, na stronę misji Faraon www.missionpharaoh.com, jak również coraz częściej będę Państwa zapraszać i sobie napiszę, żeby nie zapominać przecież o stronach, które są wprawdzie podłączone do naszej strony, ale czasami trzeba wypowiedzieć głośno, aby Państwa uwagę zwrócić. Chcemy przypominać i zapraszać Państwa na stronę pani Lucyny Łobos Brown i Williama Browna. Strony są proste: www.lucynałobosbrown.pl w języku polskim albo końcówka com w języku angielskim i strona Williama Browna www.gizamap.pl albo gizamap.com. Strona radiowa jest troszeczkę w tej chwili w remoncie, mili Państwo, więc prosimy o odrobinę cierpliwości, ale od poniedziałku po weekendzie już wszystko się ustabilizuje. Nie zawsze technologie, najnowsze programy przeglądarek ułatwiają życie, tak też i trzeba będzie wprowadzić pewne poprawki i usprawnienia, żeby strona działała jak poprzednio. Również w pierwszych słowach przypominam Państwu i zapraszam w imieniu pani Lucyny Łobos do Centrum Masażu przy 5785 North Milwaukee na masaże i terapie lecznicze. Na głęboki masaż limfatyczny, masaż sportowy, terapię czaszkowo-krzyżową. Szczególnie pani Lucyna poleca obecnie terapie przeciwbólowe. Również przypominam Państwu, że możecie skorzystać z prywatnej sesji channelingu z panią Lucyną Łobos w sprawach bardzo osobistych i zresztą nie tylko. Na ogół jest taka potrzeba, aby rozmawiać czy o sprawach zawodowych, życiowych, zdrowotnych, bo są to tematy, które wymagają już bardzo osobistych rozmów. Proszę dzwonić w takim razie bezpośrednio do pani Lucyny na numer telefonu 773-953-6060. 953-6060. A teraz przechodzimy już do przekazu z 27 marca 2011 roku. Misja Oriona Faraon, część 85. Sesja channelingu telepatycznego z Lucyną Łobos z Chicago z 27 marca 2011 roku. Na pytania od publiczności za pośrednictwem Lucyny Łobos odpowiada istota duchowa o imieniu Marduk. Witajcie. Mamy dzisiaj marzec, dzień 27. Wymieniam tą datę, bo będzie ona dosyć pamiętna, zwłaszcza dla niektórych. Na pewno poznajecie, kto ja jestem. Marduk, oczywiście. I bardzo się cieszę. Powitać także Was chcę tego dnia. Cieszę się, bo i spraw poruszonych też będzie trochę. Nie jestem sam. Za chwilę ustąpię miejsca temu, który przychodził do Was przez wiele lat na spotkania. A jest nim mój ojciec, M.K. Nie będzie odpowiadać na Wasze pytania. Przychodzi po to, żeby wyjaśnić pewne sprawy, które wymagają wyjaśnienia.
Zostanie. Zostanie potem do końca, dlatego też będę musiał trzymać na wodzy momentami swój język. Ale teraz ja, Marduk, ustępuję miejsca temu, któremu to miejsce się należy. Enki. Witajcie. Witajcie, moje jaskółki. Przerywam to moje urlopowanie, bo taka potrzeba czasu nastąpiła. Cieszę się. Cieszę się, że mogę chociaż chwilę tutaj być z wami. I tak na wstępie dziękuję. Dziękuję za pamięć, jakie kwiaty lubię. Bo właśnie te lilie. Pamiętaliście? Dziękuję. A teraz chciałbym poruszyć sprawę bardzo istotną, która mnie dotyka. Oto głośnym echem to już się rozchodzi. Sprawa Polskiej Fundacji i Nowego Medium, które to teraz przekazy ma. Najpierw wyjaśnię, na czym cała sztuka polega, a potem powiem coś, co na pewno dotrze do waszych umysłów i sumienia. Otóż Anna, Izyda, Nowe Medium Polskiej Fundacji. I teraz zaczynamy już. Prawdą jest, kiedy mówiłem, będziecie poddawani próbie, wszyscy, bez wyjątku do końca. Prawdą jest, że anioł Anny, która także nazwała się Izydą, czyli jej anioł otrzymał zezwolenie, bo tak to mogę określić. Właśnie nie tylko ten anioł, ale inne anioły też dostały pozwolenie użycia mojego imienia i występowania pod moim imieniem. I tak też się dzieje. Czyli anioł Anna Izyda występuje jako ja. I niby to przekazy są moje. No cóż, uważny czytelnik, kiedy czyta przekazy Anny i moje, zachodzi pewna rozbieżność w słowach. I tak też jest w tym przypadku. Próbie poddawane są nie tylko fundacje, bo od fundacji też, głównie trzech fundacji, polskiej, amerykańskiej, niemieckiej, wymagane było, żeby być wzorem do naśladowania dla innych organizacji, ludzi. To głównie te trzy fundacje miały być filarem dla ludzi, filarem, z którego bierze się przykład. Bo tego właśnie od was oczekiwaliśmy, nie tylko ja. Więc nakładane są próby lojalności, posłuszeństwa i zaufania. To, co wydarzyło się w Fundacji Polskiej, określiłbym mianem próby. I teraz jeszcze coś wyjaśnię. Organizacji misji ratowania Ziemi powstało dużo, bardzo dużo. I wszystkie mówią o miłości, o tym, że ratują Ziemię. A ile w tym jest prawdy, a ile jest w tym własnego, takiego ziemskiego ego? Tak, ego. Mówiłem prawie od początku, że zwłaszcza trzy fundacje, które wzięły na siebie odpowiedzialność prowadzenia misji do końca. Teraz, kiedy już jest finał, prawie finał, zaczyna się bieg. Bieg, kto pierwszy, kto stanie na piedestale i okrzyknie się Zbawicielem, Wybawcą Ziemi. No więc teraz słowa te skieruję nie tylko do tych trzech fundacji, bo byłoby to krzywdzące, ale do wszystkich tych, którzy dzisiaj mówią, to my ratujemy Ziemię, to my jesteśmy najlepsi, bo tak się słyszy. Tych aniołów dzisiaj, co na Ziemi działa, dając podszepty, tego jeszcze nie było. Teraz jest. I teraz konkretnie, bo głównie to chcę powiedzieć. Niech będzie to mocne, co powiem, ale czas najwyższy, żebyście uświadomili sobie powagę sytuacji. Otóż nad wszystkimi organizacjami są ustawione sita,
wiecie, jak wygląda sito do przesiewania. I do tego sita wpadają kłosy, bo ziarno jest już dojrzałe. Kiedy sito się zapełni, zacznie się potrząsanie. Oczka wcale nie są duże, na tyle tylko, żeby przeleciało ziarno. Plewy zostaną. Naszym marzeniem byłoby, żeby całe ziarno zostało przesiane, co by nikt nie został pominięty tymi plewami. Więc jeśli to sobie uświadomicie, co zostało już uczynione, czyli rozłożone sita nad wami, nie wymagamy od ludzi nieświadomych, bo na takich będziemy patrzeć innym okiem. Ale ci, którzy od wielu lat zapewniali o wierności, moralności, posłuszeństwie i ratowaniu ziemi, dzisiaj dają się chwycić na taki, jak to wy mówicie, na taki niedorzeczny blef. Wystarczyło podsunąć anioła, który mówi: jestem Enki, jestem Samuel, i już świat jest poruszony. Jakież to wybitne medium się pojawiło. I gdyby nie to zamieszanie, obserwowałbym was z ukrycia. Mówię was, bo słowa moje dotyczą was wszystkich. I ci, co będą potem czytać w internecie, też. Więc jeśli kto ma rozum, niech zacznie myśleć. I pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Sito. I jeśli nadmuchacie swoje ego, w żaden sposób przez te sita się nie przeciśniecie. Bo ziemia musi być usiana ziarnem, a nie plewami. Jeśli będzie jeszcze pytanie pod moim adresem, to już w moim imieniu odpowie syn mój. Ja zostanę, bo miło mi tutaj być razem z wami, ale już się nie odezwę. Teraz zostałem przymuszony do tego, żeby wyjaśnić tę sprawę medium, nowego medium z Polski. Teraz już oddaję głos mojemu synowi. Dziękuję. Marduk. No to ładnie, ładnie, coraz lepiej. To ja, Marduk, hello. Jestem, Barbaro nie śpi, słucham. Witamy serdecznie, Marduku. Ciebie witamy, najdroższy opiekunie ziemi Enki. Dziękujemy pięknie za te obszerne, głębokie, treściwe wyjaśnienie sytuacji, jaka zaszła. Jeśli chodzi o pytania, może jako pierwsze, pozwolę sobie odczytać to. Drogi Enki, drogi Marduku, czy teraz zamieszki w Egipcie mają coś wspólnego z wykopaliskami? Dziękujemy, Marduk. I tutaj według słów ojca mojego powinienem powiedzieć: przyjdź na sesję prywatną, a osobiście z tobą rozmawiać będę. Ale powiem, czy miały. A pewnie, że miały. Jak długo można było czekać? Już dawno powiedział Enki, że tych dwóch będzie usuniętych. Pojęcie czasowe pomiędzy naszym światem a ziemią jest zgoła zupełnie inne. I co dla was jest długo, dla nas jest chwilką. Wybraliśmy najlepszą opcję, a tą najlepszą opcją właśnie było to, co się miało wydarzyć w Egipcie. Istoto ludzka, która zadałaś mi to pytanie, uważasz, że było inne rozwiązanie, żeby usunąć prezydenta? Nie. Więc trzeba było sięgnąć po radykalne środki. Słucham. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Czy na ten czas przemian i zagrożeń roku 2012 powinniśmy się przygotować i nasze rodziny? Czy otrzymamy wskazówki, gdzie się udać i jak postępować, aby uniknąć tych zagrożeń? Czy będzie to czas bezpieczny dla nas i dla naszych rodzin? Marduk. No cóż. Pytanie dosyć obszerne.
To, że lepiej nie będzie w tym i w następnym roku, jest oczywiste. I wcale nie zamierzam pięknych słów prawić, tak jak to czyni medium z Polski. Nie Lucyna oczywiście. Lucyna jest łącznikiem naszym, więc lepiej nie będzie. Pytasz się, gdzie się udać. Enki podał lokalizację, gdzie była tam Lucyna z Bilem i warunki są prawie takie jak z ery kamienia łupanego. Tam, powiedzmy, będzie bezpiecznie. Ale teraz chciałbym usłyszeć, ilu z was opuści swoje domostwo, wygodne życie i uda się tam w góry peruwiańskie na tak trudne i ciężkie warunki. Prawie nikt. Prawie nikt nie będzie chciał opuścić tego wygodnego życia, bo w myśleniu ludzkim, a przecież my potrafimy czytać wasze myśli, jest coś takiego. A może to nieprawda? A może nic się nie wydarzy? Więc dlaczego mam wyjeżdżać? Jeśli jest w twoim sercu wiara i zaufanie, to nie masz się czego obawiać. Problem polega na tym, że wierzysz w to, że misja zostanie doprowadzona do końca i to w krótkim czasie, więc nie będziesz musiał wraz z rodziną opuszczać wygodnego życia. Słucham dalej. Dziękujemy. Pytanie następne. W jaki sposób odbieramy energię kryształu? Marduk. To tak, jak gdybym chciał wam wytłumaczyć, jak odbiera się energię elektryczną. W tym przypadku energii elektrycznej to jest pewien sposób, żeby poczuć. Wystarczy chwycić za kawałek takiego zabezpieczenia i już poczujesz. Natomiast co do energii kryształu, potrzebna jest wiara. Ale kiedy weźmiesz do ręki kryształ, usiądziesz w skupieniu, to poczujesz takie subtelne wibracje płynące z kryształów. I to jest właśnie ta energia. Słucham. Dziękujemy. Pytanie kolejne. Co może się wydarzyć w Ameryce w najbliższym czasie i czy uskok New Madrid i trzęsienia ziemi są realnym zagrożeniem dla stanu Illinois? Marduk. Czyli odzywa się strach. Strach wcale nie jest najlepszym doradcą. Najlepszym doradcą jest wiara. To, że płyty tektoniczne się przesuwają, jest prawdą. I póki co nie mamy na to wpływu, przynajmniej dopóty Ziemia nie otrzyma tego zabezpieczenia. Na przesuwanie się płyt tektonicznych ma już wpływ właśnie ta nadlatująca planeta. Różnie się o niej mówi i głośno się o niej mówi. Teraz jeśli chodzi o zagrożenie samej Ameryki, ja nie jestem upoważniony, żeby operować datami. Datami bardzo skrupulatnie operuje tylko anioł Anny i Zydy. My mówimy w swoim czasie. I to już na ten rok 2011. Amerykę też czekają klęski, katastrofy. Ale powiedzmy, będzie to jeszcze w granicach normy. Nie tak, jak się to wydarzyło w Japonii. Więc przestańcie się trząść ze strachu i tę energię strachu wysyłać w kosmos. Lepiej będzie, kiedy będziecie wysyłać inną energię spokoju, wiary i zaufania. Słucham. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Jak chmura radioaktywna wpłynie na nasze zdrowie? Czy jest ona nadal nad całą Ameryką? Marduk. Jak wpłynie? Na dzień dzisiejszy bezobjawowo. Bo wiadomo, że bakcyl radioaktywny dopiero zacznie działać po kilkunastu latach. Teraz pozornie nic się nie dzieje. Ona musi przejść przez całą Amerykę. Dopiero na oceanie, powiedzmy, ulegnie zniwelowaniu lub zniszczeniu. Sam ocean, Pacyfik, złagodził tę chmurę radioaktywną, czyli przerzedził ją, więc też nie ma się czego bać i panikować.
zwłaszcza że po 2012 roku, gdy zacznie się rok 2013, medycy, tu jeden taki siedzi, zaczną jaśniej myśleć i naprawdę was leczyć, więc spokojnie, słucham. Dziękujemy bardzo. Panie Enki, wierzę w twoją wielkość i świętość, lecz czytając książkę pod tytułem Księga Uranti, nie mogę jak dotąd spotkać twojego imienia. Dziękuję. Marduk. Na tym polega skromność mojego ojca, że się nie wywyższa. I jak długo był Samuelem, pamiętacie. Przybierał inne imiona, byle tylko nie ujawnić swojego prawdziwego imienia Enki. Czytaj uważnie, a zrozumiesz, że pod niektórymi imionami kryje się właśnie Enki, mój ojciec. Słucham. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Dlaczego ludzie obserwowani są przez istoty duchowe? Marduk. A dlaczego nie? Sami się wzajemnie obserwujecie. I to jak obserwujecie się? A potem ile jest tematu na temat drugiego człowieka? To byłoby naprawdę co spisywać. Dlaczego? A jak sobie to wyobrażasz? Istoto ludzka, niedoskonała. Czy wy bylibyście w stanie sami sobą zarządzać? Czy gdyby nie było pomocy z zewnątrz, z kosmosu, od nas, istot duchowych, doszlibyście do poziomu, na jakim jesteście? Komputery. Gdybyście byli pozostawieni sami sobie i tylko drogą ewolucji, to nie chcę was przyrównywać do pewnych zwierząt, ale tak, co byście dopiero poschodzili z drzew. Więc te wszystkie eksperymenty inżynierii genetycznej, nasza interwencja duchowa, spowodowała to, że jesteście dzisiaj tacy, jacy jesteście. Słucham. Pytanie następne. Dlaczego od niektórych osób promieniuje energia? Marduk. Długo nad tym myślałaś, istoto ludzka? Jak to promieniuje energia? Czy widział ktoś człowieka bez energii? Chyba w trumnie, bo ten energii nie posiada. Ale każdy z was promieniuje energią, mocniejszą, słabszą, dobrą, złą, ale każdy z was promieniuje. Więc po co to pytanie, takie jeszcze chyba na kolanie było to sporządzone, by Mardukowi zadać jakieś pytanie? Słucham. Kochany Enki, kochany Marduku, dziękuję bardzo, że jesteście z nami tutaj. Bardzo was kocham i szanuję, Artur. Marduk, dziękuję. Lubię. Ja też lubię. A kto by nie lubił usłyszeć słowo kocham? Zwłaszcza kiedy słucha się w tych słowach dobrą wibrację. Są to słowa szczere. Zatem ja w imieniu mego ojca dziękuję. Ja też was kocham, nie tylko personalnie, a zwłaszcza tych, którzy do mnie przychodzą, do mojego domu. Słucham. Bardzo dziękujemy. Kochany Enki, chciałam ci oficjalnie podziękować za dyskretne wskazanie na prywatnym channelingu u pani Lucyny, zatajonych sytuacji przede mną przez moich bliskich i próby wykorzystania mnie przez nich. Bardzo ci za to dziękuję. Bardzo kocham, wdzięczna Maria. Marduk. Po to też jesteśmy, żeby pomagać w trudnych sytuacjach. Nawet ostrzegać. Tylko z tym ostrzeganiem, jeśli chodzi o was, to jest dosyć utrudniona sprawa, bo nawet kiedy ostrzegamy, to i tak natura przekorna robi swoje i dopiero kiedy się poparzycie, przekonacie, że ten, który was ostrzegał, miał rację, często jest za późno. Enki przychodzi na sesję prywatną. Od tego się nie wyłamał. Powiedział tylko, nie będę przychodził na sesje publiczne. Więc kiedy słucha się Enki, dobrze się na tym wychodzi.
a słuchanie, nawet gdyby waszym logicznym rozumowaniem wydawałoby się, co też ten Enki mówi za bzdury, to jednak warto by posłuchać, bo jego punkt widzenia jest nieco szerszy niż wasz. I dlatego to przychodzimy, ostrzegamy, pomagamy, słucham. Dziękujemy, drogi Enki, drogi Marduku. Proszę o informacje na temat Salusa. Kim jest ta istota i czy jego przekazy są prawdziwe? Kochany Enki, dziękujemy, że jesteś z nami, dziękujemy za twoją opiekę.